Kolejne miasto na naszym vlogu. Dzisiaj odwiedzamy Farafeni. Mogę Wam trochę zdradzić, dlaczego tu jestem i co to jest. Farafeni, o ile się nie mylę, to jest w ogóle największe miasto na północnym brzegu rzeki. Bo generalnie Gambia, większość wszystkich miast, całe to tak zwane Kombo jest na brzegu południowym. A ja tu jestem na północnym, no bo jak widzieliście, przekroczyłem rzekę w miejscowości Dzandzamburech, Laminkoto. I przyjechałem tutaj po to tylko, żeby z powrotem wrócić na południowy brzeg rzeki przez most. To jest pierwszy most zbudowany przez całą rzekę Gambia, zbudowany bodajże, nie wiem, no z 3 lata temu, to można sprawdzić. Generalnie w czasie, kiedy tu nie mieszkaliśmy, był już przynajmniej jak ostatni raz byliśmy w Gambii, ale nie mieliśmy okazji im jechać. Także na ten most się wybiorę. No i taka ciekawostka, zaraz jak zjechałem z promu, tam był checkpoint wojskowy, zatrzymał mnie wojskowy i poprosił, czy podwiozę 3 jego znajomych do tego miasta tu, Farafeni. Jakieś ponad 2 godziny jechałem. I dobrze, że ich wziąłem, bo po drodze 2 już policjantów na checkpointach kazało mi zjechać, a nawet nie musiałem z nimi gadać, bo ci wojskowi wszystko ogarnęli i mogłem jechać dalej, także warto czasem brać na stopa ludzi, bo może to ułatwić. Wydaje mi się, że wszystkie papiery są ok, ale to jest Gambia, tutaj zawsze może coś nie pasować, zawsze. Generalnie policja na checkpointach ma czas, a my czasami tego czasu nie mamy i to jest podstawowa różnica, tak? Dlatego no, często po prostu sprawę musi być rozwiązana drobnym upominkiem. No, dziecko się tam uśmiecha, super. To na tyle, może coś nagram z Farafeni, aczkolwiek miasto jak każde inne. Myślę, że już na tyle zobaczyliście kilka miast, że w Gambii wszystkie miasta wyglądają tak samo. Nie ma w nich absolutnie nic ciekawego pod względem architektonicznym, żadnych starych rynków, żadnych starych budynków, praktycznie wszystko, co jest stare, jest rozwalone, żadnych parków, nic takiego. No, także nie ma za bardzo co pokazywać i więcej już tak za dużo nie będę miast pokazywał, bo nie ma po co. Spacerując z Farafeni, trafiłem na taki sklep z garkami. Takich sklepów jest mnóstwo w Gambii, ale tu jest fajna rzecz, bo widać, jak oni te garki robią. Proszę Państwa, to się nazywa recycling w czystej tego słowa postaci. Widzicie? Normalnie puszki są bezpośrednio przetapiane i garki są wyrabiane na miejscu. Tak właśnie w Gambii wygląda recycling. Także puszki, jak pijecie napoje, to się nie martwcie. No generalnie tu nie ma śmietników, więc i tak trzeba rzucać na ulicę. Ale puszki rzucajcie śmiało, bo one i tak zostaną zebrane i zostaną przerobione na takie oto piękne aluminiowe garnuchy. Będzie trochę trzęsło, bo tutaj droga na most jest taka boczna. Generalnie główna jeszcze nie jest zrobiona do końca, ale dobrze, bo tam są budki poboru opłat. Czyli rozumiem, że tutaj nie ma poboru opłat. Zobaczymy, no może będzie opłata przy zjeździe. Zaraz wjadę na most, się okaże. Mam nadzieję, że nie ma już checkpointów, bo będę musiał, przyczepiam się do nagrywania. Także zobaczymy. No tu niezły hardkor jest, jak widzę. To chyba jeszcze nie most. A tu ciekawostka, bo przejeżdżamy przez lasy na Morzu Nowe. Lasy na Morzu Nowe rosną na płytkiej, słonej wodzie. Chociaż tu jesteśmy grubo ponad 100 km w głąb lądu, rzeka jest słona przez pływy morskie i płaskość kraju. Po prostu pływy morskie są wyższe niż no tutaj nad poziomem morza ta rzeka i się cofa słona woda w głąb lądu. I mamy właśnie, jesteśmy teraz w środku takiego lasu na Morzu Nowego. Pierwszy raz w życiu przejeżdżam przez rzekę Gambię mostem. Przyjemność ta kosztowała mnie 200 dalasi. Myślałem, że mniej, bo taksówkarz przede mną dał 100, dostał 50. To ja też cwany 100 daję, ale gościu mówi, że to jest 200. No nic, dałem mu 200, ale dostałem oficjalny na rachunek stąd, ze swoją tablicą rejestracyjną, także po prostu tyle jest opłata. Prom chyba w Bandżulu 300 kosztuje. No nic, czego się nie robi dla reportażu.
chciałem tędy przejechać, to mam. Niż tam, gdzie no, w górę rzeki. I inny ma kolor zupełnie, taki bardziej szary, a nie zielony, tak jak w górze. Zbliżam się do końca mostu. Będę powoli kończył nagrywanie, bo tak jak mówię, tu nie wolno filmować checkpointów i takich rzeczy. Także będę kończył. Tylko jeszcze, o, stara przystań promowa. W tym miejscu nigdy promem nie przejeżdżam. Korzystając z okazji, że jest tu się gdzie zatrzymać, macie tych namorzynowych lasów trochę bliżej. Jak widzicie, one mają takie wysokie korzenie, bo w zależności od przypływów zanurzenie ich jest oczywiście różne. W Gambii jest ich dużo, w dolnej części rzeki. To wszystko dookoła to są lasy namorzynowe. No. Siemka. Wyjechałem z domu 8.15, a jest teraz za 15.04. Jestem na miejscu, tu u szwagra. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, to mam pytanie do wszystkich fanów motoryzacji. Jadę sobie Skodą, jadę na piątce, 80 około. Obroty spadły i silnik zgasł całkiem. Stanąłem. Próbuję odpalić, kręci, akumulator ok, rozrusznik też, ale nie ten, no nie rusza silnik. Generalnie jakby nie było paliwa, a paliwo było, bo zalałem i byłem pewien, że jest nalane, chyba że dziura jakaś w baku, no to nie, ale powinno być paliwo, dobra. Dzień wcześniej tankuję wczoraj tam w Bansang i babka mówi, że mam piasek we wlewie i ja... Tu tylko na zewnątrz wlewu był, a ona mówi, że w środku też. Go jakoś tam wydmuchałem, wlała mi. I skoro tam był piasek we wlewie wczoraj, to być może tego piasku było więcej części. Ja teraz to szmatą tam tak zaizolowałem. Powiedzcie mi, drodzy moi, co ja mam zrobić, jeżeli rzeczywiście w baku mam błoto i to błoto mi blokuje gdzieś, nie wiem co, tak? Jakiś przewód, pompę, cokolwiek. Jeżeli, załóżmy, jest takie błoto w baku, jaka jest procedura? Sprzedać samochód? Czy da się to jakoś zrobić? Jaką ewentualnie część się wtedy, czy w ogóle taki bak się da wyczyścić w środku? I potem, co trzeba wymienić, żeby ewentualnie no, się nie powtórzyło to? O ile to jest w ogóle to, ale na moje, no tak jakby dopływ paliwa został zatrzymany, gdy paliwo było. Później ruszył, nie? Postałem z 10 minut, tam podotykałem różne wężyki, nie wiem co dotykałem, ale ruszył i już dalej tego nie miałem. Gasiłem, zapalałem, wszystko ok. A druga sprawa to tak krótko, zatrzymuje mnie na checkpointie policjant i mówi to, no pomóż mojemu bratu, zabierz go do Kombos, nie? No to tak z godzinę drogi stąd. Ja mówię, nie ma problemu. A wsiada ten gościu, to też policjant niby. Ten zaraz do mnie podbiega, pomóż mi, weźmy jeszcze moją siostrę, bo oni tu wszyscy na siebie, siostra, brat. Dobra, wsiadaj, wsiadła babka z dzieckiem. A on na koniec do mnie, no i daj mi 1000 dalasi. Ja tak na niego patrzę i się zacząłem śmiać. Mówię, panie, no to wy mi chyba powinniście zapłacić, może nie 1000, ale za 300 przynajmniej za to dowiezienie do tego Kombo. No, gościu się pośmiał i pojechałem. Także, no... Ale jakby na jelenia trafił, to jeszcze ktoś by mu 1000 dalasi dał, nie? Próbować warto.